Większość polskich organizacji działa nadal według paradygmatu więcej, szybciej i pracownik, który długo pracuje, pracuje po godzinach i widać, że pracuje ciężko, to jest ten pracownik faktycznie jeszcze nadal pożądany w organizacjach. Natomiast niestety przekłada się to na niższą efektywność naszej pracy, bo bądź co bądź, nasze środowisko pracy teraz jest bardzo mocno przebodźcowane. Średnio dostajemy 120 maili dziennie. Co 11 minut badania pokazują, że coś nas rozprasza. Do tego odbywamy około 3 godzin spotkań dziennie, czyli 15 godzin tygodniowo. To wszystko powoduje, że ogromnym wysiłkiem staje się faktycznie to, żeby pracować efektywnie. Kiedyś też pracę, którą na przykład nie jesteśmy w stanie podczas spotkań wykonywać, musimy też wykonać, w związku z czym pozostajemy po godzinach. I nasze badania bardzo wyraźnie pokazują, że rzeczywiście my pracujemy w środowisku po pierwsze dużego rozproszenia, czyli aż 80% badanych wskazuje, że ma wielokrotnie zadania przerywane przez maile i telefony, w tym aż 93% menadżerów wskazało taką odpowiedź. 30% z nas, czyli 1/3, ma poczucie, że pracuje w ciągłym rozproszeniu uwagi i z trudnością koncentruje się na wykonywanych zadaniach. Oczywiście też ta lawina zadań, bodźców, która do nas dociera każdego dnia, przekłada się również na to, ile my pracujemy, jak długo. Mamy tendencję do zostawiania sobie trudnych zadań na koniec dnia, kiedy już nic nas nie rozprasza w pracy. No i efektem tego jest chociażby to, że ponad połowa pracowników pracuje dłużej standardowo niż 8 godzin dziennie, co nie zawsze może mieć związek z ilością wykonywanych zadań, a raczej z organizacją pracy. Po prostu my mamy problem ze skupieniem się w ciągu dnia na zadaniu. To, co w takim razie organizacje mogłyby zrobić, a nawet powinny zacząć przyglądać się, w jakim stylu pracują pracownicy, w jakim stylu pracują menadżerowie, czy jest to styl efektywny i najlepszy z możliwych, tak? Czy jest dostosowany też do naszej biologii, czy wykonujemy najtrudniejsze zadania rano, na ile pracujemy w tym przebodźcowanym środowisku, jak organizujemy sobie pracę, o której godzinie robimy spotkania i jak już po tej diagnozie tak naprawdę to może być badanie ankietowe. Będziemy wiedzieć, w jakim stylu dokładnie pracują nasze zespoły, nasze kadry, to dobrze wtedy zacząć zastanawiać się, jakie drobne zmiany w organizacji pracy można wprowadzić, żeby po prostu pracownikom i menadżerom pracowało się lepiej, efektywniej, żeby przeżywali mniej stresu, żeby jednak byli w stanie koncentrować uwagę, no i żeby to jakby przekładało się też na efektywność całej organizacji.